Oto foton o imieniu Smykuś. Gdzie on teraz pojedzie? Smykuś nie jest kolejną zabawką. Jest pierwszym na świecie robotem, który rozwija się razem z dzieckiem. Wszystko jest oparte na fabularnej historii. Historii, która to opowiada, jak foton wylądował po katastrofie kosmicznej, którą miał. Przestał działać, nic nie potrafi i to dzieci uczą fotona wszystkich umiejętności. Robot w Smyku mieszka już od kilku miesięcy. Dzieci bardzo go polubiły. W niepublicznych placówkach Konarskiego zarówno przedszkolaki, jak i uczniowie mają wiele możliwości korzystania z nowoczesnych technologii. Z racji na nasze doświadczenie z firmą Lego Education w szkole i bardzo fajne rezultaty i chęć dzieci do programowania, poszukiwaliśmy rozwiązania również dla przedszkola i udało się nam znaleźć na rynku bardzo fajny, intuicyjny, prosty w obsłudze i przesympatyczny robot Foton. Z robotem pracują już najmłodsze grupy przedszkolne. Dzieci wydają Smykusiowi proste polecenia. Im starsza grupa, tym programowanie wchodzi na wyższy poziom. Proszę bardzo, abyś zaprogramował, pomógł Oliwierowi zaprogramować Smyka, aby dojechał do Gdańska. Aha. 6 na północ. Na pewno? Are you sure? 4. Dzięki fotonowi, oprócz programowania, dzieci uczą się logicznego myślenia, obsługi nowych technologii, szybkiego podejmowania decyzji, rozwijają pamięć czy motorykę małą. Nauczyciele dostrzegają wiele pozytywnych stron robota. Wpływa na wyobraźnię. Dzieci muszą same sobie planować i to naprawdę jest bardzo kreatywne zajęcie. Robot nie zastępuje tradycyjnych zajęć, stanowi ich uzupełnienie. Nie jest tak, że rekomendujemy na całych zajęciach używanie technologii. Technologie zawsze są dodatkiem i są narzędziem w rękach nauczyciela do mądrej jakby korelacji standardowych metod z nowinkami, którymi dzieci się będą interesowały. Niepubliczne przedszkole Smyk jako jedno z pierwszych w województwie świętokrzyskim, a nawet w Polsce, wprowadziło zajęcia z robotem.